MKSZagłębie.pl dla wszystkich kibiców Zagłębia Lubin. Zagłębie Lubin poniosło trzecią przegraną z rzędu po porażkach z Widzewem Łódź i Motorem Lublin. Tym razem Miedziowi ulegli Lech i Gdańsk 0-3. Słuchacie 16 odcinka podcastu MKS Talk. Ja nazywam się Filip Trokielewicz, a razem ze mną tradycyjnie już jest Paweł Junory. Cześć Filipie, cześć wszystkim. Tak naprawdę nie wiem, jaki temat wziąć na tapet jako pierwszy, bo Miedziowi zaprezentowali się po raz kolejny już z beznadziejnej strony. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, bo stracić 3 gole z Lechią Gdańsk to naprawdę jest duża sztuka. Jak sobie przeanalizowałem te spotkania też Lechi wcześniej, które rozgrywali oni w tym sezonie, no i ani razu zespół z Gdańska nie zdołał w tym sezonie poza tym meczem z Zagłębiem prowadzić więcej niż jedną bramką. No to jest uderzająca statystyka i mocno zastanawiający dla mnie przynajmniej jest spadek formy chociażby Jarosława Jacha w stosunku do tego, co widzieliśmy na początku sezonu. Bo okej, mówiliśmy już o tym, że on był takim liderem tej defensywy i to był piłkarz, po którym się być może nie spodziewaliśmy tego, że on będzie przodował w defensywie, że będzie tym graczem takim najważniejszym, jeśli chodzi o blok defensywny. No a ostatnie spotkania, czy to mecz z Widzewem Łódź, kiedy Jordi Sanchez go przestawił tak naprawdę i ten gol Ernesta Terpiłowskiego trzeba było na jego konto zrzucić. No teraz kolejne spotkanie, w którym Jarosław Jach popełniał błędy. To jest dla mnie uderzające mocno, tak jak powiedziałem, no bo też co do Bartosza Kopacza czy Gurama Giorbelidze, delikatnie rzecz ujmując, no to byli już w stanie przywyknąć do tego, że oni spisują się poniżej oczekiwań, że grają po prostu słabo, no i jest jeszcze Bartłomiej Kutka, natomiast wobec niego też nie chce się zbytnio pastwić, tam pochylać nawet, bo on dopiero wraca do pełni dyspozycji po kontuzji, a wcześniej wymienieni gracze, raczej oni powinni mocniej brać odpowiedzialność za obronę Zagłębia Lubin. Tak, poruszyłeś się kilka wątków w tym wstępie i zaczynając od tego, że przegraliśmy kolejny mecz z rzędu już, no to chyba jest to moment, w którym powinniśmy zacząć bić na alarm. Wcześniej już przed meczem z Lechią Gdańsk zaczęły pojawiać się głosy, także gdzieś u nas w serwisie sygnalizowaliście, że może dojść do zmiany trenera w przypadku porażki z Lechią Gdańsk. Zwrócił na to uwagę już na pomeczowej konferencji również trener Stokowiec. No i finalnie do tej zmiany trenera nie doszło, ale wracając do samego meczu, no powiem tak, czy jestem zaskoczony rezultatem? Jestem zaskoczony rezultatem, gdy po prostu myślę o tym, że graliśmy z Lechią Gdańsk. Lechią Gdańsk, która była 17 w tabeli, która grała tragiczny futbol i po prostu nie przekonywała w żaden sposób. Ale czy jestem zdziwiony samą porażką? Nie, bo tak naprawdę Zagłębie grało w tym meczu praktycznie tak jak poprzednich. Niczym nie przekonywało w ofensywie, w defensywie popełniało te same błędy, które popełniało wcześniej, we wcześniejszych meczach. Bardzo, bardzo podobne te błędy są. No i tak naprawdę cały czas kręcimy się w tym samym miejscu. Chodzimy w kółko i ciężko jest znaleźć jakiś taki punkt zaczepienia, który mógłby sugerować, że coś zadzieje się dobrego, jeśli chodzi o naszą drużynę. Na ten moment uważam, że ten mecz z Lechią był bardzo słaby i po prostu jeśli faktycznie nam trener Stokowiec zostanie już na pewno na mecz z Krakowem, zobaczymy co będzie dalej, no to jednak spodziewam się, że tutaj dojdzie do zmian jakichś personalnych, jeśli chodzi o samych zawodników, no bo chyba trener sam zauważył, mimo tych swoich pewnych przyzwyczajeń, że na niektóre osoby, po prostu nie może liczyć. Nie chcę wymieniać ogólnie Jarka Jacha, że on był głównym winowajcą tego... Też absolutnie nie miało tak zabrzmieć, natomiast ten blok defensywny cały, w pełnej okazałości, już kolejny mecz z rzędu spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań, no i nie stanowi monolitu w żaden sposób. Powiem tak, ogólnie ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Piotra Stokowca jako trenera i może przez to, że też podczas jego pierwszej kadencji pewne aspekty mnie mówiąc brzydko drażniły, tak to wyglądało. Po prostu bardziej sobie sam przeszkadzał niż pomagał, nawet tymi wypowiedziami, wywiadami, po prostu decyzjami. Tak to funkcjonowało, no i podobnie to wygląda teraz, no ale z jednym trzeba się naprawdę zgodzić w jednej kwestii z trenerem. Ten trener w tym momencie nie ma liderów. To, czy pewnymi decyzjami sam
sam do takiej sytuacji doprowadził, że nie ma liderów na ta drużyna w ogóle, jeśli chodzi o boisko. W szatni być może gdzieś tam są, ale na boisku nie ma kogoś, kto chciałby, kto mógłby kreować grę. Być może trener faktycznie sam pewne takie rzeczy spowodował. Tego po prostu nie wiem, też na razie nie wnikam, no ale ta drużyna jest po prostu taka jest, bo jest. Uważam, że tutaj to jest chyba klucz do zmiany, bo wspomniałeś o Jachu, ale jest jeszcze kilku innych zawodników, jest właśnie Bartek Kopacz, Filip Starzyński. Wydaje mi się, że od Doleżana możemy wymagać więcej, bo on też nie ma 25 lat, 20, 17, tylko jest po 30 i trochę tych bramek strzelił, też pokopał trochę w eliminacjach Europucharów, więc troszeczkę widział i możemy faktycznie, powinniśmy zacząć bardzo dużo wymagać od zawodników, bo jeśli tam zgadzam się z krytyką trenera, z krytyką w sposób kulturalny, bo po prostu chamstwo, jakieś wyzywanie, obrzucanie inwektywami, uważam, że to jest, sorry, że to powiem, ale uważam to za totalne frajerstwo, bo trzeba być mega słabym człowiekiem, żeby pisać słowa per w w komentarzach i myśleć, że to w ogóle nie ma wpływu na drugą stronę, bo to dochodzi do osób zainteresowanych i to nie jest nic fajnego. Ja uważam, że większą wartość ma krytyka, która jest merytorycznie uzasadniona i ona prędzej dotrze, niż ta wyrażona w sposób wulgarny, więc tutaj myślę, że nad tym należałoby pracować. Nie można przejść obojętnie obok zawodników, no bo jeśli krytykujemy faktycznie nawet w sposób kulturalny sztab szkoleniowy trenera, bo ta część decyzji jest faktycznie irracjonalna, trzyma się kupy i nie jestem zaskoczony, że ktoś może mieć takie zdanie. Ja osobiście takie zdanie też mam, no ale jednak jeśli nawet krytykujemy w sposób kulturalny trenera, no to jednak też chyba jakaś krytyka należy się piłkarzom, bo każdy powinien sobie zadać pytanie w tym momencie, czy zawodnicy dają z siebie wszystko, no bo obserwuję ten zespół od dłuższego czasu, części piłkarzy przyglądam się wnikliwie, no i uważam, że stać ich na dużo więcej i tutaj akurat wydaje mi się, że oni sami mają tego świadomość, ale no jednak chyba widząc jaka jest sytuacja, no powinni po prostu dać z siebie więcej. Jeśli chodzi o krytykę, no to skrytykować też musimy na pewno formacje ofensywne miedziowych, no bo w tym spotkaniu z Lechią to wyglądało tak, że Zagłębie stwarzało sobie sytuację, chociażby wspomniany przez ciebie Filip Starzyński miał kilka całkiem niezłych okazji do zdobycia bramki, podobnie zresztą Martin Doleżal, który zszedł po przerwie z boiska, natomiast w jego sytuacji to też wyglądało tak, że do końca nie wiadomo było, czy on zagra z Lechią Gdańsk ze względu na chorobę, której tam doznał wcześniej, był przeziębiony, przyjmował antybiotyk, no i do ostatnich minut ważyły się te kwestie, czy on wystąpi w tym spotkaniu. No i też taka statystyka, która rzuciła mi się w oczy, to Zagłębie znów jest najgorsze pod względem strzelonych goli. Mówiliśmy o tym na samym początku sezonu, że Zagłębie bardzo słabo wygląda, jeśli chodzi o skuteczność, że jest beznadziejne wręcz w tym aspekcie. Potem było kilka spotkań, w których było zdecydowanie lepiej, no i trochę zapomnieliśmy, mam wrażenie, o tym. No i znów przeanalizowałem to sobie, 12 goli zaledwie strzelonych przez miedziowych, no i tyle samo mają wyłącznie Warta Poznań oraz Miedź Legnica. No niestety nie jesteśmy tuzami wszędzie, nie jesteśmy tuzami w ataku. Faktycznie znowu zaczyna to wychodzić, tylko no, akurat na skuteczność musi się przekładać coś innego. Sytuacja, no tam wspomniałeś, że kilka jakichś sytuacji było, ale tak naprawdę uważam, że jeśli coś się dzieje z przodu formacji ataku Zagłębia, no tak naprawdę to się dzieje z dziełem przypadku i niestety, ale u nas nie widać jakichś automatyzmów, mechanizmów, które są efektem ciężkiej pracy, efekt realizacji jakichś założeń, więc tak naprawdę drużyna gra jedno, trener pewnie oczekuje czegoś innego. My to już w ogóle oczekujemy jako kibice czegokolwiek pozytywnego. Każdy chyba w inną stronę kopie piłkę. My kibice chcielibyśmy oglądać zespół, który może no nie zawsze musi wygrywać, ale żeby tworzył jakiekolwiek emocje, a tak naprawdę Zagłębie Lublin wygląda w tym momencie jak na zaciągniętym hamulcu ręcznym i ani nie potrafi strzelać, ani nie potrafi kreować i jedyne co robi to potrafi tracić te gole, więc no tak, tutaj na tle innych zespołów wyglądamy mega słabo. Bardzo duży problem trenera Stokowca oraz jego ludzi i jego zawodników, żeby faktycznie coś z tym zrobić. No, jeśli nie będziesz strzelał goli, no to maksymalnie możesz zremisować 0-0, no ale no, patrząc na to jak wyglądamy w obronie, no to raczej nam
jakieś remisy nie grożą. Musimy, nawet jeśli ta gra w obronie nie będzie dobra, no to musimy strzelać dużo, żeby zawsze być o tą jedną bramkę lepsi od rywala, no bo prawda jest taka, że lepiej wygrać 3-2, 4-3, niż po prostu albo remisować 0-0, albo po prostu przegrywać 0-1, więc no tutaj duża, duża praca przed tabelą szkoleniową, no i też przed piłkarzami, no bo faktycznie do nich też można mieć dużo zarzutów. Napomknąłeś już nieco o tym, natomiast myślę, że warto jeszcze powiedzieć słów kilka. Wiele wskazuje na to, że trener Piotr Stokowiec zostanie w Zagłębiu, nawet nie do tego meczu z Krakowiem, ale do końca ligowego grania w tym roku. No i po rundzie nastąpi czas rozliczeń. W ostatnim odcinku naszego podcastu mówiliśmy o tym, że jednym z kandydatów do objęcia miedziowych był Aleksander Wukowicz. Sprawa się wyjaśniła, bo Ser Partek został ogłoszony nowym trenerem Piasta Gliwice, a to oznacza, że po nowym roku do wzięcia będzie chociażby Waldemar Fornalik. Chciałbym zacząć, że od tego chwała Bogu, że Aleksander Wukowicz nie został trenerem Zagłębia. Wiem, że mamy bardzo podobne zdanie, jeśli chodzi o tę personę w kontekście tego tematu, który był, czyli jego ewentualnego przejścia do Zagłębia Lubin. Wiem, że pozostali chłopcy w redakcji mają podobne, spotkałem się z wieloma komentarzami kibiców na Twitterze, którzy po prostu byli załamani, gdy okazało się, że Zagłębia w ogóle rozważa taki temat. I też uważam, że to był jakiś idiotyczny pomysł. Cieszę się, że z niego nic nie wyszło. Powiem tak, Waldemar Fornalik jest ciekawą opcją, ale tak naprawdę uważam, że na ten moment nawet z perspektywy kibica trochę nie fair byłoby zastanawianie się i robienie jakichś dziwnych podchodów pod innych trenerów, faworyzowania kogokolwiek do momentu, dopóki trenerem jest jednak Piotr Stokowiec. No bo tak czysto hipotetycznie zakładając, my oczekując innego trenera, tak naprawdę jakbyśmy podświadomie po prostu liczyli na jakieś porażki. No jednak wydaje mi się, że rolą kibica jest to, żeby wspierać tą drużynę niezależnie od tego, co się dzieje, kto tam siedzi w tym klubie, co robi, no bo jednak akurat jeśli chodzi o Zagłębie, to już w ogóle jesteśmy tego nauczeni, że w tym klubie odbywają się różne dziwne rzeczy i czasem nie wszystkie wybory personalne, jeśli chodzi o od samej góry po sam dół, są dla nas jako kibiców akceptowalne, no ale musimy umieć z tym żyć. No i tutaj też uważam, że mamy pewne uwagi do trenera Stokowca. Ja jako zwykły kibic, Paweł, lat 30, mam pewne uwagi do trenera Piotra Stokowca. No tak, większość powinno wspierać trenera do momentu, dopóki po prostu on w tym klubie pracuje. Uważam, że to po prostu z takiej czystej przyzwoitości powinno się odbyć, czyli do momentu, jeśli faktycznie ma tę już ostatnią szansę cokolwiek pokazać pozytywnego, zdobyć kilka punktów, to uważam, że powinniśmy go wspierać, a nie cieszyć się z ewentualnych niepowodzeń. No, możemy mieć nie po drodze pod kątem opinii, pod kątem wizji tego, jak to nasze Zagłębie może wyglądać, to jest normalne, no ale uważam, że po prostu z szacunku jako do drugiego człowieka powinniśmy na ten moment dopingować trenera i tą drużynę, a ewentualne decyzje personalne gdzieś podgrzewać dopiero w sytuacji, kiedy coś się wyklaruje. Być może będzie to już po Krakowi, może jakaś narracja w klubie się zmieni, może faktycznie nawet w przypadku porażek będzie to dopiero po tych kilku meczach. Zobaczymy. Ja uważam, że klub niech sobie tam działa oczywiście, bo tak wygląda profesjonalna drużyna, że wcześniej pewne ruchy planuje, ale jeśli chodzi o nas, myślę, że powinniśmy tutaj być bardziej powściągliwi w opiniach i dopóki no jest jaki jest, to wspierać tą drużynę. Nawet nie tyle drużynę, jako tam gdzieś piłkarzy, których nie do końca wszyscy lubią, ale no ogólnie jako klub, no bo tak naprawdę wiadomo, że niezależnie co się będzie działo, no to jednak kibice z nim po prostu będą i to jest jakby jedyna stała w tym układzie. Bardzo fajnie, że wybrzmiało to z twoich ust, bo ja chciałbym wyrazić swoje stanowisko, że podpisuję się obiema rękami pod tym, co przed chwilą powiedziałeś. Jakakolwiek krytyka, jeżeli jest, no to tak jak już też wcześniej o tym mówiliśmy, powinna być ona konstruktywna po prostu, a nie wyrażona na zasadzie chamstwa, które niejednokrotnie dzisiaj, czy to na Twitterze, czy nawet na naszym portalu się pojawiało. To był 16 odcinek podcastu MKS Talk, w którym udział wzięli Filip Trokielewicz i Paweł Junory. Słyszymy się ponownie po meczu z Krakowią. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. MKS Zagłębie.pl. To my, wierni kibice Zagłębia.